Czołem ludzie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony mówi Ryuk i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z gry World of Tanks. Zbierałem, no i nazbierałem, udało się nazbierać hajs, żeby zakupić KW-1S, który właśnie teraz widzicie. No i dzisiaj jakieś bitwy sobie nim zagramy. Póki co jest to bardzo stokowy czołg. Jedynie radio mam lepsze zamontowane, ponieważ ono jest również w KW-1. No i działo te 76 mm S54 mam również zamontowane, ponieważ to jest takie samo działo jak w T34 na piątym tierze. Jak widać, jest to samo działo. Załoga jest wyszkolona na 76%. Szkoda mi golda wydawać na to, aby wyszkolić ją na 100%. Szczególnie, że mam Churchilla trzeciego, na którym będę sobie szkolił powolutku tą załogę. Tak jak zrobiłem to na KW-1. No i tutaj mam zamontowane standardowo lornetę i siatkę. Coś, co montuję właściwie do każdego czołgu, jak tylko mam dostępne to. W przyszłości na pewno będzie trzeba zamontować dosyłacz, żeby to mi się szybciej, fajnie wszystko ładowało. No i co jeszcze? Nie wiem, resztę się zobaczy. Póki co ta lorneta i siatka. Bardzo ładne losowanie widzę, 60% szansy na wygraną. Jest to moja druga bitwa tak w ogóle na tym czołgu, bo zaraz po zakupie postanowiłem sobie zagrać tym czołgiem, sprawdzić jak on się zachowuje. No i jak się gra. Całkiem ładna bitwa wyszła, ale niestety została przez mój team przegrana. Udało mi się nawet przetrwać, no ale niestety przeciwny team skapował nam bazę, no i dupa zbita. Ciśniemy. Myślę, że do miasta mogę spokojnie cisnąć. Oni mają dwa KW-1S, podobnie jak my. O, tędy se przejadę. Słuchajcie, jeżeli myślicie, że lekkim czołgiem na przykład w tym miejscu tutaj przejedziecie, to możecie się grubo mylić. Ja kiedyś próbowałem przejechać bodajże MX-em ELC. No i się pięknie zablokowałem na pół bitwy w tym miejscu, co było słabe. Zawężaj się. O, ależ piękny, niecelny strzał. No, zniszczyli go. No i dobrze. Kolejna rzecz, którą będzie trzeba zamontować, wydaje mi się, że będzie to... kurde, nie pamiętam jak się ten moduł nazywa. W każdym razie ten, który odpowiada za zwężanie kółka. Bo jak widzieliście, trochę długo celuje. No, T28 się tam pojawił, ale niestety już w tym momencie wyjechałem tutaj w miasto i nic nie jestem w stanie zrobić z tym faktem. Aczkolwiek jakbym... nie. O. Churchill 7. To jest czołg, z którym raczej nie chcę walczyć. Ale Su-85... czemu nie w sumie? Boję się, że tu mi coś wyjedzie. Dobra, myślę, że mogę spokojnie tam jechać. Oni są oflankowani tutaj. Tylko, że mnie tu zaraz... O, cześć. O matko, nie wierzę, że się odbiłem od gąsienic Su-85. Po prostu pięknie. Może on tu jeszcze będzie stał gdzieś. Najgorsze jest to, że z tamtej strony na pewno stoją jakieś te deki tam na górce. O kurwa.
O, Jezus! Jedna z gościnic uszkodzona. Weszło jak w masło przeciwnik obrywał. Gościnica zerwana, no i pięknie. Stoimy! Ajajajajaj! Dobra, siadło. Nie ma co stać w miejscu. Okej. Okay. Udało się ich zniszczyć. Uch, ale że emocje były. Taka wskazówka co do Churchilla, jeżeli Churchill do was strzela, a stoi przodem, nawet nie ma co... Fuck, coś się tu ode mnie odbiło. Tam stoi T-49 też, oprócz tego Wolverina. Strzał w ciemno? Nie, niecelny. O, ten mi tu teraz ładnie podświetli. Jest T-49. Nie no, za daleko, nie trafię. Ajajaj. Nie, za daleko jest. Myślę, że nasz T-49 sobie poradzi tam z tym Wolverinem. A tu PZ-4 go wspiera. Słuchajcie, wracając do Churchilla. Churchill ma strasznie mocny przód. Walenie w przód Churchilla jest nieopłacalne. Jeżeli już, to warto walić mu po wieży, którą ma trochę słabszą. Ale myślę, że każdy dobry gracz World of Tanks o tym dobrze wie. Siema. Podobało się. Mam więcej. Taki tam strzał z biegu. Teraz siadło. Dobra, spadaj. Siema. To musiał poczuć. Ups, chyba tutaj dostałem pesteczkę. Dosyć dużo mi życia zabrało. Hellcat! No i bardzo dobrze. O kurde, nie mam tego. Przeciwnik oberwał. Pojazd przeciwnika zniszczony. No i ze mną zadzierać. Serio. Nie masz szans, człowieczku, no. Nadal nie wiem, gdzie oni mają artylerię. Tu są dwie KW-1-ki. Sy. Tak zwane sporty. Nie no, ja mam za mało życia, żeby wyjeżdżać tam na tego KW-1S. Kurde. No ruszyliby się coś chłopcy nasi. Nie wiem, gdzie jest jeden, gdzie jest drugi KW-1. Dobra, tu go nie ma. Boję się, że zaraz mi pieprznie arta. O, właśnie, o właśnie. No niestety, niestety się nie udało. Powiedzmy, że wyrobiłem jakąś tam normę damage'u, zrobiłem 765, chyba że coś weszło w ciemno, ale nie sądzę. Punktów życia mam 760, więc powiedzmy, jakaś norma jest wyrobiona. Czy mamy szansę na wygraną? Nie mamy. W tym momencie myślę, że nie mamy już żadnych szans. Cóż, bitwa mogła być dobra, mogła być fajna i mogła się fajnie dla nas skończyć, ale no niestety wydaje mi się, że prędzej skapują nam bazę niż to wygramy, szczególnie że człowiek tutaj na KW-1S chyba nie wie co ze sobą zrobić. No też ma mało życia, więc nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. No cóż. Aczkolwiek widzę, że koledzy walczą tutaj. Walczą zaciekle. Szczerze powiedziawszy, gdyby oni się trochę postarali, to spokojnie by wygrali to przez zniszczenie naszych. Te dwie KW-1-ki S. O właśnie. Gdyby sobie wyjechały na nich, to poradziłyby sobie bez problemu. No ale wolą kapować, niech im będzie. Tutaj arta załatwiła sprawę. Ten pancer, jak pancer to jest, znaczy będzie tu stał, to zaraz też dostanie strzał z arty i się skończy dzień dziecka. Tak,
Dobra, myślę, że no, minuta jeszcze pozostała do kapowania. Poczekamy, aż ta bitwa się skończy, bo przyda mi się lorneta oraz przyda mi się siatka. Siatkę jeszcze mam jedną, ale lornetę mam tylko jedną. Słuchajcie, bieda w kraju, bieda. Za dużo czołgów mam i wydaję wszystko na czołgi, na moduły do czołgów. No i potem nie stać mnie na to, aby kupić lornetę drugą. Zobaczymy tutaj, co robi KW-1S. To jest, on ma chyba zamontowane działo 122 mm. Znaczy miał zamontowane, bo już nie żyje. Ja nie wiem, czy będę chciał kupować to działo. Myślę, że zamontuję na początek 88 w tym czołgu. No i tak, porażka 18 tysięcy na czysto 13. Całkiem w porządku, jeżeli chodzi o pieniążki. Doświadczenia malutko. Weszło coś w ciemno, nic nie weszło w ciemno. No trudno, trudno, mówi się trudno. Żyje się dalej. Spójrzmy w badania. Mało tego damage'u tutaj mam. Tak więc druga bitwa moja to była przegrana tym czołgiem. Tu jest 85, nie 88. Na początek wydaje mi się, że to wystarczy, ale potem tą 122 będzie trzeba montować niestety. I tak jak mówiłem, tutaj obowiązkowo, jak dla mnie, mechanizm dosyłający i ulepszony system naprowadzania. To są dwie rzeczy, które wydaje mi się, że będę musiał kupić do tego czołgu. Dobra zupa z bobra. Czym by tutaj teraz zagrać, co? Był KW-1S, no to może weźmy teraz KW-1. Chociaż KW-1 był ostatnio też. To weźmy Churchilla. Siata oczywiście. Bardzo fajna rzecz wprowadzona w 8.11. Wysyłamy całą załogę do garażu. I nie możemy całej wsadzić tu, bo nie mam załogi do tego czołgu. Muszę przekładać z KW-1S, więc muszę to zrobić tak. Pięknie. I idziemy na bitwę. Ua! O, ładnie, ładnie, ładnie. Muszę przyznać, że bardzo ładne losowanie. Na samej górze jestem z Churchillem pierwszym. Dodatkowo tutaj KW-220 stoi obok mnie. Dwie KW-1. Tu jest jedna, gdzie jest druga? A, za mną stoi, he. Ten ma to fajne działo, tamten... Nie widzę, ale chyba też. I dobra, gdzie ja sobie pojadę tym cudem? Mam wrażenie, że ostatnio grałem Churchillem trzecim i również grałem na tej samej mapie. Jazda. Damy im ładne good luck and have fun i ciśniemy do przodu. Słodko by było, gdyby jakiś lekki bądź średni, szybki czołg mnie popchał, bo jestem bardzo powolny. A z górki, kurde, się rozkula do 30, to tutaj nie ma źle. No ale mimo wszystko nie jestem zbyt jakiś tam bardzo, bardzo szybki. I tak sobie jedziemy. Dwa plutony są w przeciwnej drużynie, u nas w sumie też. O Boże, 36% szans na wygraną. Ech. Będzie zabawnie. Tego jestem pewien. Trochę szkoda, że wszyscy jadą tutaj. To ja się stąd wycofuję. Jadę za KW-220, bo jak widzę, że wszyscy jadą tu, to naprawdę nie ma sensu. O proszę, gdzie jesteś? Nie mogę działa podnieść. Why? Taki łatwy cel, darmowy damage, kurde. Oh fuck. To była artyleria. I obstawiam, że to był niemiecki grill. Jakkolwiek się to czyta.
Dobra, ja jadę tutaj wspomagać kolegów na Churchillach. Na Churchillu i Boże, KW. Szczególnie, że Churchill pierwszy. O fuck. Oż fuck. Taki strzał w ciemno. KW-220, jestem tutaj. Nie wiem, czy ci pomogę, bo wszyscy polecieli tam. Jest generalnie kupa, no tyle powiem. Tyle powiem, jest kupa. Gdzie jest ten KW? O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Jesteś głupi, że tam pojechałeś, szczerze. Zebrał? I zebrał. O kurde, serio? Na jeden strzał mnie zebrała artyleria. No to pięknie. No to, że tak powiem, zajebiście. Dobra, wróćmy do garażu. Po prostu nie mam pytań. Co się teraz stało w ogóle? Masakra. Dobra. Pocieszmy się, zróbmy coś fajnego. Zagrajmy KW1. Na szóste tiery. Dobrze. Może być na szóste tiery i tak. Obstawiam, że mamy to przegrane, bo jak widzę pluton składający się z jednego, to znaczy z ludzi, którzy grają w jednym klanie, no to może być zabawnie, może być ciężko, chociaż my też mamy pluton składający się z dwóch członków jednego klanu, ale jednak co trzech członków to nie dwóch, tak? Dobra, gdzie by tutaj jechać? A pojadę sobie tutaj. Chcecie żyć wiecznie? Co tam pojedzie, co? M4A3E2, SU-100, T-34, M3LI tutaj też widzę jedzie. Hellcatik jeszcze by mógł w tą stronę pojechać. PZ-4 tutaj też jedzie. Hellcaciku, jedź za nami, please! Hellcat stoi. O, jedzie tutaj. Albo nie jedzie w ogóle. Jedzie, jedzie, jedzie Hellcat za nami. Jest dobrze, jest dobrze. T-34 może coś pospotuje. A jednak Hellcat nie jedzie za nami. O, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Szkoda, że nie jedzie Hellcat za nami. No trudno, damy radę bez niego. Jest KW-1S. Którędy jedzie? Tamtędy. O, KW-1S widzę, że bardzo się mu zabrało na szturmowanie. Co się może słabo dla niego skończyć. Tutaj mamy T-34, którego ja sobie zaraz przyatakuję. Nie widzi mnie, widzi mnie już. Już mnie widzi. Zebrał ćwieka. KW-1S też ode mnie zebrał. On się zdingował na mnie i całe do szczęście. Kolejny ding. To musiało boleć. Ja też zdingowałem. Ojej! Dobra, jesteś mój, robaczku. Dziękuję, dobranoc. Ładnie. Nie wiem, czy tu komuś nie zasłaniam. To musiał poczuć. Siadło. Oj, 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 oj. Tutaj KW-1S na mnie wyjeżdża. No. No chodź, no chodź, robaczku. MX-40 to raczej nie będzie duży problem. Dobra, może oni sobie tam poradzą. A gdzie jest ten KW-1S? Schował się. No to jak się schował, to ja jadę do tego KW-1S. Ten MX-40 to tutaj nie wiem, co robi. Stoi zapewne. Uaa, nie wierzę, że
odbiłem się od... Kurde, odbiłem się od MX-a 40. Ha, 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 on ma taki pancerz w sumie. Ech, dobra. No jest trochę strachu. Tu mi się każą wycofywać, ale ja tego nie zrobię. Stanę, będę sobie stał tutaj przecież. Po co się mam wycofywać? Może się któryś zdenerwuje w końcu i wyjedzie na mnie. A ten we mnie celuje. Cały czas we mnie celuje. No taka zabawa w kotka i myszkę. Ja mu tylko troszkę pokazuję gąsienicę. A strzelił! Pięknie! Ktoś go z tyłu wykończył i bardzo, bardzo dobrze. A ja sobie teraz wykończę KW-1S od tylca. Pięknie. Tutaj Churchill pierwszy. Czy on celuje we mnie? Nie, nie celuje. Celuje we mnie chyba już teraz, co? Nie, nie celuje we mnie. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. No taki strzał trochę, można powiedzieć, z kolana. Siadło. Co to zostało? Susto. Bra, mam strzał. Weszło jak masło przeciwnikowi. Ojojoj, no to w tym momencie ja już się lepiej nie będę wychylał. Dobrze by było, żeby oni się nim zajęli. To musiał poczuć. Piękny strzał w ruchu. Kurde, ładnie mi to siadło. No i teraz wydaje mi się, że Hellcat gdzieś tu będzie chciał mnie od tyłu zajechać. Możesz Susto se poradzić z nim. Trzy fragi, jest dobrze. Tymczasem Hellcat jedzie za mną. Ajajajajaj. Dobrze, ale dobrze, 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 ładnie dostał. Jeszcze go zdetrakowałem, chyba myślę, że Su-100Y sobie powinno teraz z nim poradzić. Jest. No ładnie, ładnie, że kolega będzie miał specjalistę, ale no niestety chyba bitwa będzie jednak przegrana przez nas zespół. Uch, no myślę, że mimo, że ta bitwa będzie przegrana, to mogła się podobać ta bitwa w moim wykonaniu. Myślę, że nie była najgorsza. Szkoda, że nie udało się zdobyć czwartego fraga, bo jest jeszcze dostępna misja Dzień Świstaka, ona się nazywa. Tak jest, koniec bitwy, niestety. Kolega w Susto padł. Dzień Świstaka. Za Dzień Świstaka jest... ile tam? 75 tysięcy chyba kredytów. O, i spójrzcie, kurde, 14... strzałów i wszystkie 14 trafionych, bardzo fajnie, bardzo kurde dobrze to wygląda. Ależ nawalił tego damage'u. No i mój wynik też całkiem kurde niezły, 1352 potencjalnych obrażeń, 1570 i jeszcze 761 asysty. Całkiem dobry, dobry wynik. Dobra, no mam nadzieję, że ta ostatnia bitwa wam się podobała. Trzy fragi, całkiem sporo damage'u. I w ogóle wydaje mi się, że dobrze ona wyglądała. Ja się z wami już teraz żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków. No i tyle, trzymajcie się, na razie, cześć.